Widziałaś? Widziałaś? Nie widziałaś. Protokołu z ostatniej sesji. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu, proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przy dwóch wstrzymujących. Tak. A przy dwóch wstrzymujących się protokół przyjął. Oczywiście tutaj zapomniałam powiedzieć wcześniej, bardzo proszę pana Tomasza Przyjemnickiego, pana radnego, ponad przewodniczącego. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa ma uwagi do zaproponowanego porządku obrad? Proszę bardzo, pan radny Mieczysław. W imieniu Komisji Rewizyjnej proponuję wprowadzić do punkt 13a i 13b do porządku obrad sprawozdanie z prac komisji i kontroli w 2011 roku. Państwo radni otrzymali druk nr 8. W punkcie 13b
druk numer 9, to jest w sprawie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej i Kontrolnej Rady Powiatu na rok 2013. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma z Państwa jakieś uwagi? Proszę bardzo, wobec tego, kto z Państwa jest za przyjęciem propozycji zmian do porządku? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzyma? Jednogłośnie. Wobec tego przechodzimy do sprawozdania z bieżącej działalności Zarządu Powiatu. Zapytania Rady. Pan Starosta Mirosław Dżerzewski. Proszę. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, poza sprawami oczywiście, które dzisiaj są przedmiotem sesji, Zarząd Powiatu zajmował się następującymi sprawami. Rozstrzygnęliśmy konkurs pod nazwą, ja może zacytuję tę nazwę, bo jest dosyć może istotna. Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej, prowadzenie zespołu całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjno-interwencyjnego w Giżycku. Mówiąc w skrócie, to jest prowadzenie domu dziecka. Ale cytuję tą nazwę dlatego, że zgodnie z nową ustawą musimy stworzyć zespół takich placówek, bo grupa, która może w domu dziecka funkcjonować, nie może liczyć więcej niż 15, tak? 14 osób. Więc stąd jest ta nazwa. Co do samego rozstrzygnięcia, wpłynęła jedna oferta, a może zacznę od tego, że zresztą Państwa informowaliśmy na komisjach, wymogi i specyfikacji konkursowej były dosyć ostre. Wpłynęła jedna oferta. Wszystkie postulaty, o których rozmawialiśmy wcześniej, czyli z tych najważniejszych, jednoosobowe kierownictwo, doświadczona kadra, limity dotyczące wynagrodzeń, nie wynagrodzeń, tylko wyżywienia. Wszystko to ujęliśmy i wpłynęła jedna oferta, która spełniała właściwie te warunki. Jest to ponownie oferta Caritas Diecezji Ełckiej. Z tym, że muszę Państwu powiedzieć, że zarząd przyjął oczywiście tą ofertę. Natomiast wszystkie te rzeczy, które są w specyfikacji konkursowej, przeniesiemy oczywiście do umowy. Umowy do dnia dzisiejszego jeszcze nie podpisaliśmy. Będziemy rozmawiali prawdopodobnie z kierownictwem Caritasu w przyszłym tygodniu i zobaczymy, jak będzie przebiegał ten proces podpisywania umowy i negocjacji poszczególnych jej elementów. Ponadto zarząd przyjął zmianę regulaminu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Te zmiany wypływały z pewnych wniosków, które pojawiły się przy audycie, któremu podlegała ta placówka, oraz, no, co chyba jeszcze ważniejsze, również kwestia nowej ustawy o opiece społecznej i pieczy zastępczej. To jest, te wszystkie rzeczy trzeba było w nowym regulaminie ująć. Tam na przykład znalazły swoje miejsce osoby, które do tej pory jeszcze do końca miesiąca pracują w ośrodku adopcyjnym w Giżycku, które to ośrodki, no, przestają funkcjonować z końcem roku, a kompetencje adopcyjne są przekazane do urzędów marszałkowskich, do samorządu województwa. Następną sprawą, która oczywiście zajmowała najwięcej czasu, nie tylko na zarządzie, bo spotykaliśmy się również poza zarządem, to oczywiście nazwałbym to monitorowanie albo przyjmowanie jakichś takich sprawozdań od kierownictwa SPZOZ-u. Przede wszystkim spotkania z panem dyrektorem. Ostatnie spotkanie dotyczyło fazy negocjacji z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz planów obniżki kosztów w szpitalu. No, pewne działania zostały podjęte. Ja już na komisjach
informowałem, iż no, pojawiła się jaskółka w postaci obniżenia kosztów o 60 tysięcy złotych. Jeżeli ta tendencja by się utrzymała, no to kierunek jest właściwie dobry, ale musimy zobaczyć, czy ona jest trwała. Czy ona jest trwała. Na jednym z zarządów pani przewodnicząca Krystyna Kralkowska złożyła nam informację o pobycie na Litwie w Solecznikach, ale to chyba sama więcej na ten temat nie jest w stanie powiedzieć. No, prawdopodobnie znajdziemy jakieś możliwości współpracy z rejonem Solecznik, rejonem zamieszkałym przede wszystkim przez Ludność Polską. No cały czas zastanawiamy się, jakie najlepsze formy byłyby do przyjęcia. Gospodarowaliśmy również nieruchomościami. Ogłaszaliśmy przetarg dotyczący trzech nieruchomości położonych w Jagodnym Wielkim. To nieruchomości, ale właściwie położone w jednym siedlisku, w takim gospodarstwie rolnym. I z tych trzech nieruchomości udało nam się sprzedać jedną nieruchomość za około 7 tysięcy złotych. Tam jedno postąpienie tylko było. Mała powierzchnia. Niestety nie poszły nieruchomości o powierzchni o wartości 15 tysięcy złotych i 30 tysięcy złotych. To taka wycena była. Wobec tego postanowiliśmy jeszcze raz ogłosić przetarg po tej samej cenie wywoławczej, bo wydaje nam się, że to nie jest wygórowana kwota, więc chcemy spróbować jeszcze raz ponownie za takie ceny wywoławcze to sprzedać. Odbywał się w Giżycku w przeciągu 3 dni pewien etap realizacji projektu pod nazwą Edukacja zawodowa w regionie transgranicznym podstawą rozwoju. Ta 3-dniowa impreza polegała głównie na spotkaniach w szkołach, ale również na prezentacji 10 firm litewskich, które przyjechały do nas i prezentowały się na sali sportowej przy Zespole Szkół Kształtowania Środowiska. Odbyła się również konferencja, gdzie przedstawiona została prezentacja możliwości inwestycyjnych no przede wszystkim gmin z powiatu giżyckiego, ewentualnie przedstawiona dla tych potencjalnych inwestorów, chociażby z Litwy. Myślę, że ona była udana. Jest to przykład takiej nawiązywania naprawdę współpracy transgranicznej, a przy okazji realizujemy bardzo duży, ciekawy program w sferze oświaty. Jeżeli chodzi o imprezy kulturalne, organizowany przy naszym współudziale konkurs Śpiewadło, trochę w innej formie niż w latach poprzednich, z tego co niestety nie uczestniczyłem, ale słyszałem, że bardzo, bardzo udane, poziom podwyższył się, trochę nowa formuła polegała na eliminacjach w gminach. Finał odbył się w Giżycku. Wspieraliśmy również organizację turnieju tanecznego street dance. To się nazywa Brekcja. To pan Marek Podskalny więcej na ten temat powie. Bardzo udana impreza, która odbyła się w Rynie. Tworzył się tam taki mocny ośrodek breakdance'u właściwie w Rynie i to też jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. No cóż, proszę Państwa, wreszcie otworzyliśmy szpitalny oddział ratunkowy. Wielu z Państwa uczestniczyło w tej imprezie. Chcieliśmy, żeby to otwarcie SOR-u było połączone również z przedstawieniem, no, była przedstawiona historia budowy, ale chcieliśmy również, żeby przy okazji goście, którzy byli obecni, usłyszeli troszeczkę o systemie ratownictwa w województwie warmińsko-mazurskim. No, usłyszeliśmy również, co nas czeka w zakresie ratownictwa, jakie są plany. Chociażby taką nowością ma być jeden centralny
system powiadamiania ratunkowego, który ma znajdować się w Olsztynie i systematycznie od przyszłego roku ma być wprowadzany w całym województwie. Prace wykończeniowe jeszcze na SOR-ze widziałem dzisiaj, zresztą jeszcze takie trwają, raczej wokół samego szpitalnego oddziału ratunkowego, ale jak myślę, panie dyrektorze, przed świętami chyba, tak? Jeszcze da się uruchomić. No to, że PSRM tam przesunął o tydzień jeszcze odbiór taki sanitarny epidemiologiczny. To jest kwestia, czy przed świętami, czy między świętami, a nowym rokiem. No to jest... Byle było dobrze. Najważniejsze, że jest już gotowy do użytku, kwestia decyzji sanitarnej. Szanowni Państwo, zawsze też należy wspominać o inicjatywie nauczycieli i uczniów ośrodka szkolno-wychowawczego w Giżycku, który corocznie organizuje kiermasz ozdób świątecznych. Kto z Państwa jeszcze nie korzystał z tej oferty, to w przyszłym roku zapraszam. Są to bardzo ciekawe, co roku coraz ciekawsze ozdoby choinkowe, czy też świąteczne, bo nie tylko choinkowe. Proszę Państwa, 13 grudnia minęła 30. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. W tym miejscu chciałem podziękować wszystkim, którzy pracowali dla uczczenia tej rocznicy. Jest to okrągła, smutna rocznica. Nie chodzi o to, żebyśmy te smutne rocznice obchodzili z jakąś pompą, ale wydaje się, że jest to jedna z znaczących jednak rocznic w naszej historii najnowszej. I przede wszystkim dziękuję młodzieży i nauczycielom pierwszego LO za przygotowanie programu, który został zaprezentowany. No, myślę, że pamięć w młodym pokoleniu też jest potrzebna. Przypomnienie chociażby losów młodego człowieka, który zginął w tajemniczych okolicznościach, niewyjaśnionych do dzisiaj w Olsztynie, też jest ważna. To był rówieśnik tych uczniów, którzy przygotowali cały program, który był prezentowany przez 2 dni. No i na koniec, proszę Państwa, informacja bardzo, bardzo sympatyczna, która nie tylko ze względów sportowych, ale myślę, że i promocyjnych jest bardzo ważna. Otóż powiat giżycki we współzawodnictwie szkół w ramach Szkolnego Związku Sportowego zajął 1. miejsce w województwie. To między innymi dzięki uczniom i nauczycielom WF-u przede wszystkim z 2. LO, która to szkoła zajęła 1. miejsce w współzawodnictwie, a także 1. LO, która zajęła 4. miejsce we współzawodnictwie szkół. Przy okazji muszę powiedzieć również, że miasto Giżycko zajęło 1. miejsce w tym współzawodnictwie i dla porządku przypomnę, iż szkoła podstawowa numer 7 zajęła 1. miejsce, szkoła podstawowa numer 4 2. miejsce, a wśród gimnazjów gimnazjum numer 2 2. miejsce, gimnazjum numer 1 6. miejsce. Także można powiedzieć, że bardzo cieszy to, iż takie współzawodnictwo szkolne jest bardzo ważnym takim elementem uczącym takiego pozytywnego patriotyzmu lokalnego również, poza przygotowaniem jakimś sportowym. Ja szkoda czasami, że no nie mamy takich sponsorów, żeby ten sport szkolny mógł się przeradzać w sport wyczynowy, taki troszeczkę bardziej kwalifikowany. Ale cieszę oczywiście i ten sukces, i myślę, że należą się przede wszystkim naszym szkołom bardzo duże gratulacje z tego powodu. To na razie tyle, jeżeli są pytania, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych ma pytanie do pana starosty? Nikt. No, ponieważ nikt, to ja pozwolę sobie udzielić głosu. Więc po pierwsze chciałabym się odnieść do tej pierwszej informacji, czyli
mowa z Caritasem na temat prowadzenia domu dziecka. Myśmy to wszystko dyskutowali i życzymy tylko sukcesu, powodzenia, żebyśmy to, co zakładaliśmy wcześniej, żeby udało się osiągnąć. Wracając z kolei do Soleczy. Byliśmy tam z wizytą na zaproszenie pani przewodniczącej Rady Miasta, pani Małgosi Czopińskiej. Dziękujemy bardzo Małgosiu, że się udało to sfinalizować. Szkoda tylko, że spośród naszych radnych jedynie troje mogło wziąć w tym udział. Tym bardziej, że program był przygotowany też pod kątem naszych zainteresowań, czyli byliśmy z wizytą w domu dziecka i w domu opieki społecznej. Tam się to nazywa dom starców. No, różne są tam. Zdecydowanie inaczej jest tam niż u nas. W związku z tym to, o czym tutaj mówiliśmy, ta konieczność współpracy, myślę, że to nie tyle konieczność, co my po prostu będziemy chcieli i zachęcam wszystkich Państwa radnych, żebyście zechcieli również w tym później wziąć udział, bo odbędzie się spotkanie, na którym, tak jak tu Pan Starosta mówił, ustalimy, na czym mogłaby ta współpraca polegać. To ta sprawa, natomiast jeżeli chodzi o współpracę tę transgraniczną, bo to się w jakiś sposób łączy, ja chciałabym serdecznie panu dyrektorowi Ambroziakowi podziękować za przygotowanie tej właśnie, trudno to nazwać imprezą, ale to był, no, widać efekt wieloletni chyba poszukiwań, koncepcji. W każdym bądź razie to, co ja zobaczyłam na tej sali w mojej macierzystej szkole, bardzo mnie zbudowało i jeżeli uda się sfinalizować zgodnie z oczekiwaniami nas właśnie wszystkich tych zamierzeń, to byłby ogromny sukces. Wydaje mi się również samorządu, ale no przede wszystkim pana dyrektora, także cieszę się ogromnie. Co prawda troszeczkę była mi smutna, jak już na tej drugiej części było mniej przedstawicieli gmin, ale no taka jest, nie możemy zmusić do współpracy samorządy gminne, a szkoda, bo wydaje mi się, że można byłoby, mogliby z tego skorzystać. Była też mowa o szpitalu. Ja myślę, że do tego będziemy wracali. Ta inwestycja, której dokonaliście Państwo otwarcie, w której brałam też udział, jest imponująca. Boimy się, że aż za bardzo. No i te jeszcze perspektywy, które stoją, więc bo była mowa o tym, że jeszcze będzie dalszy rozwój, tam jest tak to zaprojektowane, że można nadbudować jeszcze kolejne piętra. To wszystko bardzo pięknie, ale jednocześnie troszeczkę niepokoi, to znaczy to dobrze, że już 60 tysięcy wyraźnie maleje to zadłużenie miesięcznie, ale jak Państwo zauważyliście, w planie budżetu na rok następny mamy już spłaty po 500 milionów. 500 tysięcy. Po 500 tysięcy raty. W związku z tym, no nie wiem jak to, życzyłabym bardzo, nie tylko z okazji zbliżających się świąt nowego roku, żeby udało się zrealizować te właśnie zamierzenia, bo to nasza wspólna sprawa. No i to chyba byłoby w tej części na tyle. Czy ktoś z Państwa radnych w międzyczasie chciałby jeszcze zabrać głos do sprawozdania pana starosty? Dziękuję bardzo. Wobec tego przechodzimy do punktu następnego. Informacja Urzędu Skarbowego w Giżycku w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za rok 2010 przez kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych. Urząd Skarbowy w Giżycku w wykonaniu obowiązków wynikających z artykułu 25, to już nie będę tego pytała,
informuję, że w wyniku przeprowadzonej analizy otrzymanych oświadczeń majątkowych stwierdzono nieprawidłowości. Niżej wymienione. Eliza Szwed, w złożonym oświadczeniu majątkowym nie wykazano wszystkich posiadanych nieruchomości. I Urszula Knyps-Dawidowicz, w złożonym oświadczeniu majątkowym nie podano powierzchni garażu. Mam obowiązek o tym poinformować, tutaj odczytać, więc to czynię. Mam nadzieję, że panie uzupełnią te braki i to się już nie będzie działo. Przechodzimy wobec tego do następnego punktu. Informacja o działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Wszyscy państwo otrzymaliście druk numer 1. Zajmowała się tym merytorycznie Komisja Spraw Społecznych. Czy pani przewodnicząca chciałaby coś powiedzieć na ten temat? To znaczy komisja zapoznała się ze sprawozdaniem, zapoznała się również z panią rzecznik, zapoznała się z jej dokumentacją. Przejrzeliśmy właśnie dokumenty dotyczące jej interwencji w ostatnim roku. No i komisja nie ma żadnych uwag negatywnych, raczej ocena jest pozytywna i członkowie komisji są zadowoleni, że jest taka osoba, jest zaangażowana i widać, że faktycznie pomaga bardzo ludziom. Wydaje mi się tylko, że troszeczkę za mało wiedzy jest wśród społeczeństwa na ten temat, gdzie mogą się udać, bo nawet z prywatnych takich kontaktów wielokrotnie, to dobrze, że ja wiem dzięki temu, że jestem radną, a czasem nawet ktoś mi pyta, słuchaj, tu mnie tam nękają, czy coś, co ja mam z tym zrobić, chyba pójdę do gazety. Ja mówię, nie do gazety, ty idź do rzecznika i po prostu, żeby jakąś większą informację taką na temat właśnie możliwości pomocy rzecznika. Ale tak w ogóle to jest bardzo super, że pani tutaj jest z nami, tylko trzeba właśnie jeszcze wyjść z informacją o sobie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych ma jakieś pytania do pani rzecznik, czy też jakieś uwagi? Ale nie prywatne, interwencyjne. Nie, nie w tej. Kupiłam buty. Ja tu chcę podkreślić, nawiązując do wystąpienia pani przewodniczącej, że w planie pracy na rok właśnie bieżący główne miejsce zajmuje edukacja konsumencka oraz podejmowanie przedsięwzięć związanych z tą problematyką. Myślę, że no może będzie okazja. Że będzie tak. Dziękuję bardzo. Nie głosujemy, po prostu prosimy się z tym zapoznali. Proszę bardzo, przechodzimy do punktu następnego. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu z dnia 1 września w sprawie podjęcia działań zmierzających do utworzenia zespołu placówek oświatowych pod nazwą Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Giżycku. Proszę bardzo, zajmowała się tym Komisja Edukacji, ponieważ nie ma pana przewodniczącego, to ja merytorycznie jako zastępca stwierdzam, że przyjęto ten projekt uchwały. Czy ktoś z państwa ma jakieś uwagi? Ja też pozytywnie zaopiniowałem. Też pozytywnie. Też pozytywnie. Tak. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy są jakieś uwagi radnych? Pytania? Proszę bardzo, kto z państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Jednogłośnie, dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu następnego, 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na postępowanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Giżycku, druk numer 3. Wszyscy państwo zapoznali się z tym materiałem. Przygotowywała to komisja rewizyjna. Bardzo proszę, czy Komisja Finansów ma jakieś uwagi? Nie, pozytywnie zaopiniowała. Komisja Edukacji również i Komisja Spraw Społecznych. To znaczy, myśmy nie głosowali tego, ja tylko chciałam jakby w woli uzupełnienia, ponieważ jestem również członkiem Komisji Rewizyjnej, powiedzieć, czego tutaj nie ma w tej projekcie uchwały, że komisja wykazała się daleko idącą życzliwością w stronę tego wychowanka. Prawda, panie przewodniczący? Przepraszam, ale powiem o tym. Dlatego, że w jego imieniu wystąpiła siostra i ta pani Godlewska, która tu się skarżyła, jest siostrą, ale ona nie ma tytułu prawnego do tej skargi.
I tak właściwie ta skarga powinna być odrzucona, bo ten człowiek jest pełnoletni, nie ma zabranych praw czy ograniczonych praw obywatelskich i on mógłby sam się skarżyć. Natomiast w jego imieniu pełnoprawnego obywatela występuje ktoś inny. Więc właściwie to powinniśmy w ogóle nie pochylać się nad tym. No mimo wszystko komisja się zebrała, rozpatrzyła, rozmawialiśmy z panem dyrektorem PCPR-u, z pracownicą, obejrzeliśmy wszystkie dokumenty i uznaliśmy... Z panią Godleską i z panem Markiem. I z panią Godleską. Chcę, że no pani Godleska z panem Markiem, żeśmy dosyć dłużej rozmawiali, pani Godleska się strasznie emocjonalnie zachowała. To nieważne. W każdym bądź razie myśmy wykazali daleko idącą chęć wyjścia jak najbardziej naprzeciw tym sprawom. Dalej niż trzeba. Dziękuję bardzo. No ale już nie będę wiedziała, jaki ciąg dalszy jest w tej sprawie. Aha, jeszcze jest, tak? Niestety. Aha. W każdym bądź razie no, przeczytam tylko to. Po rozpatrzeniu skargi pani Joanny Godleckiej z dnia 3 października na postępowanie dyrektora powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku. W zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w sprawie zarzutów postawionych w skardze, Rada Powiatu uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu. No, uzasadnienie jeszcze będę czytała. Proszę bardzo, kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję bardzo, jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie stanowienia o kierunkach działania powiatu w zakresie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Giżycku. I to jest druk numer 4. Proszę bardzo. Kto z Państwa radnych ma uwagi? Proszę bardzo, pani radna Malasek. Więc tak, proszę Państwa, mija właściwie rok czasu, prawie równiutko, od ostatnich wyborów, od ukonstytuowania się naszego zarządu. I to akurat zbiegło się dosyć w czasie też z nominacją dla nowego dyrektora szpitala, który został zarządzaniem tąże jednostką. Dyrektor, jak wiemy, obejmował jednostkę w bardzo trudnym okresie, kiedy już bardzo jednostka się nie bilansowała, kiedy koszty właściwie zupełnie uciekły spod kontroli i kiedy po prostu długi już zaczęły być bardzo wyraźne i trudno było sobie z nimi poradzić. Dyrektor, jak pamiętamy tutaj wielokrotnie pan starosta podkreślał, dostał podstawowe zadanie zbilansowanie finansowe szpitala. Tak? No i zaczął tą swoją pracę, mijał grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień. No, tam próbował coś robić. W maju i w czerwcu odbyło się posiedzenie Komisji Społecznej oraz Komisji Rewizyjnej właśnie na terenie szpitala. I akurat tak się składa, że w dwóch tych komisjach są dwie osoby, które miały troszeczkę do czynienia z zarządzaniem w szpitalu i podczas tych dwóch komisji te osoby wespół z innymi radnymi no, próbowały wskazać te kierunki, którymi się trzeba zająć. Próbowały wskazać, gdzie uciekają koszty, gdzie są właśnie te kanały, którymi te pieniądze poprzez zupełnie niekontrolowane już koszty uciekają. No niestety pan dyrektor nie skorzystał z tych rad. No szkoda, bo mi się zdaje, że warto jest zawsze każdego posłuchać. Jak ja zaczynam pracę 20 parę lat temu na bloku operacyjnym, to mój starszy kolega, bardzo dobry lekarz, pan Jacek Stanek, powiedział mi, ucz się choćby od samego diabła. I ja myślę, że to jest bardzo dobra maksyma. Tutaj takie dwie diablice akurat się pokazały, no ale niestety widać nie zyskały zaufania. No i dobrze. Jest maj, czerwiec, tak w czerwcu. Na szczęście pan starosta posłuchał naszych rad, naszych sugestii i postanowił ogłosić konkurs na audyt zewnętrzny. Bo może trudno być prorokiem we własnym kraju, ale audyt zewnętrzny przyjedzie obiektywnie, zupełnie bez emocji wskaże te kierunki, które powinny może być uchwycone. No i dobrze, audyt został zrobiony i otóż już we wrześniu mieliśmy wyniki audytu. Właściwie już można było zacząć coś z tymi wynikami robić, bo do tej pory co się stało w szpitalu? Coś tam nowy dyrektor zrobił? No, nastąpiły naturalne odejścia z powodów tam rozwiązania się umów.
no, które oczywiście dały jakieś oszczędności. No i zamieniono outsourcing, zrezygnowano z outsourcingu, bo zresztą rozwiązała się umowa, na sprzątanie. I to sprzątanie powierzono własnej utworzonej komórce takiej czystościowej. Jakie to będzie miało efekty finansowe, to ja osobiście myślę, że jest stanowczo za wcześnie o tym mówić. Myślę, że będzie to koło czerwca, najwcześniej możliwe do oceny. Natomiast audyt zewnętrzny to akurat posunięcie ocenił jako no, wątpliwe, bo nawet sugerował, że być może trzeba będzie wrócić do outsourcingu, bo audytorzy, którzy już wiele różnych szpitali widzieli i rozwiązań w nich stosowanych, oceniają, że jednak tak z doświadczenia widać, że outsourcing jest tańszy. No i dobrze, to jest wrzesień, jest październik. No, w październiku widać już na tyle sprawy finansowe zaszły za daleko, zarząd postanowił działać. No i działanie to się objawiło w tym, że postanowiono dofinansować szpital 4 milionami złotych. 2 miliony poszły już w październiku, 2 pójdą do końca roku. 4 miliony pieniędzy tak właściwie to nienależny zarząd, bo w budżecie nie ma pieniędzy na dofinansowywanie jednostki, która sobie te pieniądze tak marnuje. Podczas kiedy każdy z Państwa tutaj, kto jest obecny z jednostek podległych, ma tak trzymany budżet, że Pani Skarbnik każde 50 groszy tam wyliczy. Nie lepiej już teraz temperować ołówki znacznie cieniej i papiery toaletowe też jeden listek tylko brać, bo kryzys się dopiero zaczyna. Jeszcze kryzysu nie ma, a my już mamy 4 miliony dla ZOZ-u przeznaczone. 2 dni temu odbyła się komisja społeczna, na której to, no, próbowaliśmy znowu zwrócić uwagę panu dyrektorowi, że no gdzie te koszty, może jakoś coś z tymi zrobić, ale pan starosta Strażewicz, może słusznie, przerwał w końcu tą dyskusję i powiedział, że dyrektor ma autonomię i w swoich poczynaniach i żeby po prostu przestać dłubać przy tym, bo faktycznie to jest prawda, panie starosto, dyrektor ma autonomię i to bardzo szczelnie, szczelniejsze niż niejedno szambo. Ma tak szczelną, że nikt mu tego długu nie zrobił. On sam go zrobił ze swoją załogą. 4 miliony. Szkoda, że ta autonomia nie przekształca się, nie jest tak autonomiczna, jak się wyciąga łapę po nie swoje pieniądze. Szkoda, bo tutaj już ja tej autonomii nie widzę. Ale proszę Państwa, nie jest to takie w sumie z drugiej strony nudne, że co miesiąc słyszymy, czekamy, czekamy, tak jak my dzisiaj usłyszeli, czekamy. Bo otóż proszę zwrócić uwagę, że co miesiąc mamy taką zwyżkę adrenaliny, jakbyśmy czekali na wynik totolotka. Są wyniki ZOZ-u. Strata? Nie. Większa? Mniejsza. Zobowiązania? Większe, mniejsze. No totolotek co miesięczny, ale zabawa. No niestety znowu nic. Czekamy do następnego miesiąca. Jasna sprawa. Tyle żeśmy naczekali, że mówię, 4 miliony już są na ten rok przeznaczone. 4 miliony, za które można by zrobić jakieś inwestycje, można by dofinansować czy sprawy społeczne, czy inwestycje, czy cokolwiek. I trzeba teraz sobie powiedzieć jasno, zmarnowaliście panowie cały rok w zarządzie. Cały rok zmarnowaliście. Siedzieliście na rady, gadki różne, a 4 miliony to jest efekt finansowy, który przykryje waszą i pana dyrektor bezczynność. I tak to trzeba powiedzieć. I teraz powiem jeszcze jedną rzecz, bo chcę się odnieść do projektu tej uchwały, bo to jest naszym dzisiejszym celem. Mianowicie jest tutaj, żeby przekształcić w spółkę. Proszę Państwa, czy przekształcenie w spółkę to jest leczenie? To nie jest żadne leczenie. Przecież przekształcenie w spółkę nie leczy. Ja się obawiam, bo nie wiem jak mam głosować. Powiem tylko dlaczego. Dlatego, że jeżeli przez ten rok się nic nie stało, nie wiem, czy przez następne coś się stanie. Czy będzie takie przekształcenie w spółkę, jeżeli my przegłosujemy tą uchwałę i zarząd będzie się czuł zobowiązany do jej wykonania, że ta spółka po prostu zostanie utworzona byle jak szybko, co może zagrozić niestety jej działalności w ciągu kilku miesięcy, po prostu może upaść. Może upaść, czyli może upaść szpital. Przyjedzie likwidator, zabierze sprzęt, ludzie się zwolni i do widzenia. To nie jest takie niemożliwe, bo jeszcze parę lat temu na przykład ludzie w Reszlu to myśleli, że jest niemożliwe, żeby nie było szpitalu w Reszlu. Nie, jak to? No to jak może nie być szpital? A się okazuje, że może. Już w tej chwili w tychże samych murach jest zakład opiekuńczo-leczniczy, czyli taki DPS dla leżących umierających. Nie ma szpitala. Trzeba ze wszystkimi jeździć gdzieś z prawami. Więc to nie jest tak, że szpital nie jest.
I tym bardziej, że proszę pamiętać, że wynik finansowy nie wiadomo jaki będzie, tym bardziej, że od 1 stycznia wiadomo, że podwyższana jest najniższa płaca do 1500, a najniższa płaca również, szczególnie w takiej jednostce jak szpital, rzutuje na dodatki nocne i świąteczne. Tam jest dużo osób pracujących w systemie ciągłym, więc ten koszt, na pewno ten dodatek finansowy będzie. Dochodzi 2% zwyżka składki rentowej, która już na pewno będzie. Dochodzi wzrost akcyzy na paliwo, szczególnie jeżeli chodzi o paliwo, o ropę. Około 20 groszy już się w tej chwili mówi, że będzie wzrost tej akcyzy. Teraz może nawiążę do SOR-u. Piękny SOR. Piękny, naprawdę można by do amerykańskiego filmu dać. Jestem bardzo dumna z tego, ale też pytam. Kto z panów z zarządu, może pan dyrektor, powie nam dokładnie, co do prawie złotówki, ile wzrośnie dobowy koszt użytkowania takiego obiektu. Ogrzanie, oświetlenie, personel, sprzątanie. Kto mi odpowie na to pytanie? Nie ma. A co? Otworzyliśmy. Fajansko. To trzeba liczyć wcześniej, bo to już wchodzi. I teraz wchodzą dodatkowe koszta. Myśmy jeszcze tamtego nie zbilansowali. A tutaj widać, że od 1 stycznia jeszcze będą jeszcze dodatkowe koszty. Ja nie wiem, więc spółka jest tu dla mnie dramatyczna. Może jednak lepiej, żeby został SPZOS. Dlatego, że żeby zlikwidować SPZOS, to jest dużo więcej zachodu. To jest może prawie, że niemożliwe, choć możliwe, ale nie, jest to dużo dłuższa droga. Bardzo możliwe jest. Ale dłuższa droga niż spółka. No, jest to dłuższa droga. I pod warunkiem, że oczywiście powiat będzie finansował zadłużanie się spółki, zadłużanie się SPZOS-u. No ale wtedy nie będzie takiego widocznego zagrożenia upadkiem, no co dla pacjentów chyba jest najważniejsze. Więc ja osobiście powiem Państwu, że ja nie wiem, jak mam głosować. Może Państwo radni inni mają więcej wiedzy na ten temat i wiedzą, co będzie lepsze. Ja natomiast powiem tylko jedno, że jeżeli kondycja zakładu jest dobra, czy bardzo dobra, to nie ma znaczenia, czy to jest spółka, czy to jest SPZOS. Jedyna różnica tylko taka, że spółka może prywatnych pacjentów przyjmować, na których tak naprawdę bym nie liczyła, bo w świetle tego, co się czyta w różnych gazetach, typu Dziennik Gazeta Prawna czy Wyborcza, skarżą się dyrektorzy prywatnych placówek, że mają coraz mniej pacjentów. Nawet tam w bogatej Warszawie pacjenci, których jeszcze niedawno stać było na prywatne do protezy, na porody, jednak czekają sobie z operacją nawet w kolejce, żeby mieć na kasę. Więc tutaj, no to zostawmy. Ale w każdym razie, jeżeli zakład jest dobry, to czy jest spółką, czy jest SPZOS-em, jest tak samo dobry. Ja osobiście nie wiem, jak mam głosować i dlatego się wstrzymam od głosu. Dziękuję bardzo. A może najpierw. Proszę bardzo. Przepraszam. Szanowni Państwo, muszę się odnieść do tej wypowiedzi i może w dwóch częściach, bo częściowo się oczywiście zgadzam z pewnymi elementami tej wypowiedzi, ale częściowo jest mi trudno się zgodzić, dlatego że nie można używać takich argumentów odnośnie spółki, że właściwie to nie ma żadnej różnicy. Ja wiem, jak ja zagłosuję. Jako radny, jako starosta wiem, jak zagłosuję i zaraz powiem dlaczego. Proszę Państwa, nie chcę w tej chwili, tak namawiałbym trochę do obiektywizmu. Pana dyrektora zarząd powiatu ocenia bardzo ostro ostatnio na różnych spotkaniach. Pan dyrektor rzeczywiście ten czas do podjęcia zasadniczych decyzji obniżających koszty się w tej chwili lada moment skończy. Myślę, że pan dyrektor jest na tyle odpowiedzialnym człowiekiem, że dokładnie o tym wie. Natomiast nawołuję do obiektywizmu. To nie jest tak, że pan dyrektor myśliwiec zrobił 4 miliony zadłużenia, za które dzisiaj płaci Rada Powiatu. Nie wracajmy może lepiej do tej historii i raczej namawiałem do tego, żeby nie analizować tego, co było przedtem i kiedy to zadłużenie powstawało, tylko raczej jak z tego wyjść. Jak wyjść z tego zadłużenia? Zdecydowaliśmy się na wzmocnienie czy pokrycie zadłużenia w wysokości 4 milionów złotych, chociaż część tych pieniędzy była przeznaczona na pokrycie wkładu własnego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
właśnie po to, żeby między innymi spłacić te pilne, najpilniejsze wierzytelności, które powodowały dalsze zatrudnienie, czyli wzrost odsetek ustawowych. W tej chwili pan dyrektor już podpisał, zresztą my też podpisujemy, bo to jest taka trójstronne ugody. Podpisujemy ugody z wierzycielami, gdzie zatrzymujemy po prostu to rosnące następne zatrudnienie. Oczywiście zadłużenie. Oczywiście oczekujemy cały czas od dyrekcji podjęcia działań, które w sposób zasadniczy obniżą koszty. To nie jest tak, że również w tych chociażby kwestiach oszczędnościowych, materiałowych nie zostały podjęte decyzje. Nasze rozmowy chociażby, wiem, że nad tą problematyką czuwa pani dyrektor Mistera i wydaje się, że robi to w sposób zupełnie przyzwoity. Zobaczymy, jakie będą efekty tych działań, które oszczędnościowych, które zostały przez dyrekcję wprowadzone. Czekamy na efekty właśnie kolejnego miesiąca. To jest prawda. Tak. Co miesiąc z niecierpliwością czekamy na wyniki finansowe. I po raz pierwszy zaczęło się rzeczywiście coś dziać. To jakiś ruch się pojawił, jakieś takie tendencje, przynajmniej małe światełko się pojawiło. Zobaczymy, jak będzie dalej. Ale ja myślę, że my oczekujemy, przynajmniej jako zarząd, pan dyrektor również to usłyszał, podjęcia decyzji, które w styczniu, właściwie na koniec stycznia będziemy oczekiwali podjęcia takich decyzji, które w sposób zasadniczy obniżą koszty funkcjonowania SPZ-u. Właśnie po to, żeby wyprowadzić w przeciągu pół roku, no być może 7-8 miesięcy, tą firmę na prostą, czyli zbilansować przychody i dochody w tej firmie. Na końcu tej drogi będzie przekształcenie. Teraz może parę słów, dlaczego ja będę za przekształceniem w spółkę prawa handlowego. To nie jest prawda, że SPZOS niczym się nie różni od spółki. Oczywiście, proszę Państwa, najważniejszą rzeczą jest sposób zarządzania. Jest osoba zarządzająca i tu się pewnie zgadzamy, prawda? Natomiast spółka prawa handlowego jest o wiele lepszym narzędziem do zarządzania dla zarządzającego niż SPZOS. O wiele lepszym. Prawo upadłościowe, któremu podlegają spółki prawa handlowego, też dają wiele więcej możliwości wyjścia z takiego sytuacji kryzysowej, w której się może znaleźć firma, która jest w postaci prawa handlowego, niż SPZOS. Bo SPZOS rzeczywiście może być zlikwidowany i może nic nie być. Natomiast poddanie się prawu upadłościowemu ewentualnie daje o wiele inne możliwości. Spółka prawa handlowego jest o wiele lepszym narzędziem również z tego powodu, że szef spółki prawa handlowego ma o wiele większą odpowiedzialność niż SPZOS-u. O wiele większą i odpowiada nawet w pewnych wypadkach swoim własnym majątkiem, jeżeli nie podejmie odpowiednich decyzji. Więc to jest również pewien element wpływający na sposób zarządzania. Z tych względów uważam, że spółka prawa handlowego jest lepszym narzędziem. Nie jest to oczywiście lekarstwo na wszystko. Ja się dziwię tym osobom, które upatrują w spółce prawa handlowego jakiegoś celu i lekarstwa na wszystko. Tak nie jest. To jest narzędzie lepsze, które we właściwych rękach może być po prostu poprawnie wykorzystywane i daje lepsze szanse prowadzenia właściwie takiej firmy. I dlatego ja będę głosował za. Dzisiaj będę głosował na razie za tym, żebyśmy podjęli działania zmierzające do przekształcenia w drugiej połowie roku naszego SPZOS-u w spółkę prawa handlowego. To są sprawy, które właściwie docierają do wszystkich powiatów. Dzisiaj myśmy, proszę Państwa, w międzyczasie odbyli parę spotkań z kolegami z naszego województwa, ale też i nie z naszego. Właściwie wszyscy się przygotowują do przekształcenia swoich szpitali, ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, do przekształcenia swoich szpitali w spółkę prawa handlowego.
z różnych względów. Czasami chociażby nawet z takich, że wszyscy to robią i przy konkurencyjności, która się pojawia, po prostu spółka prawa handlowego może mieć większe szanse konkurencyjne. Ma możliwość również korzystania z takich środków, jak chociażby w tym okresie finansowania, który w tej chwili funkcjonował z Unii Europejskiej, przedsiębiorstwa, spółki prawa handlowego jako przedsiębiorstwa również mogły korzystać z takich funduszy, które były przeznaczone dla przedsiębiorstw. Wydawałoby się być może przemysłowych czasami, ale w umiejętny sposób również wykorzystywały to zakłady lecznicze w postaci spółek. Więc to jest kwestia umiejętnego wykorzystania różnych źródeł. Nie wszystkie takie możliwości są otwarte dla SPZ-u. Wydaje się, że w dobie tych przekształceń i tego, co nas czeka, w dobie konkurowania z takimi silnymi ośrodkami, jakimi zaczyna być Olsztyn, bo Olsztyn będzie nam wysysał prawdopodobnie różne rzeczy, nie tylko same procedury, ale być może i kadry. Musimy szukać takich form, które również pozwolą nam do zawierania pewnych konsorcjów, być może z naszymi sąsiadami. Też widzimy takie możliwości, które wzmocnią nas i po prostu dadzą pewne możliwości wspólnego działania. Więc otwiera przed nami się taka paleta różnych działań. Stąd, proszę Państwa, ja będę za tym, żeby dzisiaj przyjąć tę uchwałę. I jeszcze raz podkreślam, nie jest to święty obraz spółka prawa handlowego, tylko to jest narzędzie, które po prostu powinniśmy wykorzystać. Od dzisiejszego kierownictwa ZOZ-u cały czas niczego więcej nie oczekujemy, tylko właśnie przyspieszenia działań, dlatego że decyzję o przekształceniu musimy podjąć do końca roku. Bo jeżeli jej nie podejmiemy, to zgodnie z ustawą o działalności leczniczej będziemy mieli SPZOZ, który będzie nam właśnie robił być może dalej straty, a my będziemy z budżetu płacić. Tutaj się zgadzamy. Takiej sytuacji nie może być. Naszego powiatu, innych dziedzin naszego powiatu bardzo ważnych, na to już nie stać. Jeżeli jesteśmy jeszcze, część naszego społeczeństwa nie jest tego świadoma, no cóż, będziemy ten czas musieli poświęcić na to, żeby tą świadomość zmienić i przynajmniej na jakiś czas, no być może się to wiązać z jakimś lekkim obniżeniem jakości w samym szpitalu, ale czasami warto jest zrobić pół kroku do tyłu, żeby później zrobić dwa kroki naprzód, proszę Państwa. I być może w takiej sytuacji jesteśmy. Ja nie wiem, czy tak jest, ale być może taka jest sytuacja. Trzeba po prostu z tego, ja nie chcę powiedzieć, że dołka, tylko z tej trudnej sytuacji. Kiedyś, nie wiem, czy na ostatniej sesji, czy na którejś, zacząłem właśnie mówić o tym, że jesteśmy w bardzo takiej już w takim dołku, trudnej sytuacji. I gdzieś w rozmowie na zewnątrz, bodajże w Olsztynie, ktoś mi zwrócił uwagę, że no u was szpitala już nie ma, kompletnie pada. Nie możemy też sobie pozwolić na to, że rozsiewamy taką atmosferę tragiczną kompletnie, dlatego że to też źle działa na nasz szpital. Może spowodować jakby osłabienie go w oczach innych po prostu. Tak nie jest. Uważam, że to jest bardzo dobry zakład, oczywiście na poziomie zakładów powiatowych i utrzymajmy ten poziom. Moim zdaniem jest na to szansa. A spółka prawa handlowego, tak jak powiedziałem, ma być tylko i wyłącznie narzędziem, które ma temu służyć. Ja potem chciałam, bo to ja rozumiem pana starostę, że państwo jako zarząd wraz z dyrekcją ZOZ-u zobowiązujecie się, że do końca przyszłego roku uzyskacie przynajmniej zerowy wynik finansowy, czyli że wyzerujecie, bo w innym przypadku to nie ma sensu. Ja rozumiem, propozycję takiej uchwały jest równoznaczna z taką deklaracją. Ja może wytłumaczę to, dlatego że musimy to zrobić. Chociażby po to, ja nie wiem, czy się wyzeruje zupełnie, ale musi być przynajmniej podjęte takie decyzje, które dają perspektywę zejścia w ogóle ze strat w taki sposób, że nawet jeżeli by zahaczyło to już o działanie spółki, to ona zniknie tam zupełnie po miesiącu czy po paru miesiącach. Natomiast dlaczego to trzeba zrobić wcześniej? Otóż dlatego, że my musimy określić majątek spółki, więc tak do końca jeszcze nie wiemy,
jaka będzie wartość tego majątku. Nie może na starcie spółka mieć wierzytelności przekraczających wartość tego majątku, bo na starcie już by była poddana upadłości. Więc byłaby to dosyć paradoksalna sytuacja. I chociażby z tego względu nie można sobie na to pozwolić. I tak to wygląda. Ja tylko jeszcze jedno słowo, panie starosto, czyli rozumiem, że będziecie mieć lepszy nadzór troszeczkę nad szpitalem niż do tej pory, bo na przykład ten nadzór może się przekłada na to, że ja przed chwilą na korytarzu w materiałach informacyjnych o ZOZ-ie, otóż znalazłam taki informator. Tu na korytarzu. I cóż my tutaj mamy, proszę państwa? Świeżutki pachnący. Dyrektor ZOZ-u Halina Sarna. Zastępca dyrektora Izabela Walasek. Dział służb pracowniczych Zofia Rodiniewicz. Od 4 lat już nie pracuje. Beata Wojsław, umowy z podmiotami. Od 3 lat nie pracuje. Zenon Pawlukowski, dział zaopatrzenia. Od 3 lat nie pracuje. Czy tam od roku, nie wiem. Nie wiedziałam nawet, że mamy oddział laryngologiczny, który jak pamiętam chyba ze 3 lata temu już został zlikwidowany. Więc myślę, że chyba będziecie lepszy mieć nadzór może nad szpitalem Przepraszam, ja to znalazłam w tej chwili między innymi. Ja nie wiem, jaki rok wydania. Mnie to nie interesuje. Ale gdzie to leży? Tu, tak? przy automacie z kawą. Nawet w dwóch językach. Polski i rosyjski. Super. Taka aktualność. Pani przewodnicząca, panie i panowie radni, panie przewodnicząca komisji, szanowni państwo. Może zacznę od tego ostatniego. To jest materiał, który pan świetnie zna. Znowu się dziwię, że tu leży. A dlaczego ma nie leżeć? Bo wiele historycznych rzeczy w różnych miejscach leży i nikomu to nie przeszkadza. Ciekawe, jak pani ktoś się uda, będzie szukał dyrektora sali. Ale ja panią nie przerywałem. To jest wysoce niegrzeczne. Bardzo przepraszam. Ten materiał został przygotowany na ofertę naszego szpitala w obwodzie kaliningradzkim, gdzie w konsulacie generalnym. Takie spotkanie było i promowaliśmy usługi naszego szpitala. Jeszcze też wrócę do pani ad vocem. Przekształcenie z SPZOZ-u w spółkę, chociażby nawet poprzez wydzierżawienie sprzętu, może spowodować, że na same amortyzacji, ja wiem, może około 1 000 000 złotych, koszty mogą być większe. To też trzeba wziąć pod uwagę. Koszty księgowe znaczy. Mówimy o wszystkich kosztach. Koszty amortyzacji wyniku. Na wynik wpływają, oczywiście. Wszystkie spółki tak robią. A teraz odnośnie tej komisji, bo ja byłem we wtorek w tej komisji i to było posiedzenie komisji, ale akurat w tej części to był występ jednego aktora, pani przewodnicząca oczywiście komisji. I w momencie, kiedy już zaczęła się zastanawiać, kogo zwolnić, a kogo nie zwolnić w szpitalu, no to pozwoliłem sobie zaproponować przerwanie tego tematu i nie używając słowa, że określenia, że pan dyrektor ma autonomię, tylko że jest suwerenny. Jest to zasadnicza różnica. Także proszę nie przeinaczać moich. Także a pan dyrektor, mi mówiłem, to obowiązek ma zbilansowania kosztów do przychodów, a jak to zrobi, to jest oczywiście jego problem. To już nie wiem, gdzie. Są koszty, oczywiście możemy liczyć, ale przypomnę i pani świetnie o tym wie, że nasz SOR warunkowo działa po prostu, bo nie spełnia warunków. I dzisiaj byśmy budowali może troszeczkę inaczej, ale jeśli chodzi o standardy, kiedy ten SOR był projektowany, były właśnie takie, a nie inne. Jeżeli chcemy i tylko się kosztami kierować, to pani przewodnicząca, dzisiaj pani ulubiona urologia tego szpitalu powinna działać. Ja bardzo proszę o merytoryczną wypowiedź. Bo to prowadzi mnie do niedobrych kierunków. Sesji, a nie na pogaduszki z panią przewodniczącą. Zadłużenie szpitala. Wtedy, kiedy pani była jedną z osób zarządzających szpitalem, to szpital miał zadłużenie, dobrze pamiętam, 1,5 miliona zobowiązań wymagalnych. Także dzisiaj obciążanie zarządu, dyrekcji sytuacją w szpitalu, myślę, że ze strony etyczno-moralnej jest akurat niewłaściwa, jeśli chodzi o panią. Bo na ten wynik, który jest dzisiaj,
pani również zapracowała. Już o tym mówiliśmy. Bardzo proszę do rzeczy. I do rzeczy? Nie, no do rzeczy, bo ja przecież odpowiadam pani przewodniczącej. Jeśli byliśmy na tym samym posiedzeniu komisji, to komisja tą uchwałę przyjęła jednogłośnie, czyli z udziałem pani przewodniczącej. Czyli nie wiem, co się od wtorku stało, że pani zmieniła zdanie. Ale to już pozostawiam, nie musi mi pani odpowiadać. Nie musi. Dziękuję bardzo. Ja tylko jeszcze adwokatem muszę powiedzieć to pani przewodnicząca, bo jeżeli pan starosta uparcie nawiązuje do czasu zarządzania, ja mówiłam tylko o ostatnim roku. Co zostało zrobione przez ostatni rok, bo to jest najważniejsze. Jest nowy zarząd, jest nowy dyrektor, tak się składa, że kadencje się pokrywają. Ja tylko to oceniałam. Nie wracałam do poprzedniej, bo w świetle tego, co pan starosta Strażewicz mówi, całe szczęście, żeście państwo namówili panią Sarą i mnie, żebyśmy zrezygnowały wtedy z pracy 3 lata temu. Bo gdyby nie to, to wyobraźcie sobie państwo, co by teraz było? Ja nie wiem, już byśmy dawno podlali. Ja uważam, natomiast chwileczkę, jeszcze chcę powiedzieć, jeżeli pan starosta mówi, że było 1,5 miliona wymaganych, to chciałam powiedzieć, że na przykład właśnie, że załóżmy w lipcu, kiedy przed akurat wyrównaniem, przed dotacją za nadlimity od funduszu i jeszcze przed dotacją 2 milionów pożyczki z ZOZ-u, było wymagalnych 4,5, czyli 3 miliony narosły. Ale pół już 3 miliony jest pani. Nie, zaraz 4,5, objąć 1,5 to są 3 miliony, czyli poprzednia dyrekcja i obecna trójeczkę to tak jak za UBO zrobiła. I ja myślę, że chyba nie ma co tu sięgać do tego, bo mówi dziękuję wobec tego w swoim imieniu, że państwo nas uwolnili od psucia szpitala. No ja myślę, że to bardzo gorzka wypowiedź i to nie o to chodzi, nie w tym kierunku. Bardzo proszę pani. Szanowna Rado, Szanowni Państwo, ja oczywiście wysłuchałam tutaj dwie opinie i muszę Państwu powiedzieć, że nie zgodzę się i wręcz protestuję, jak słyszę taką opinię, że dyrektor szpitala zadłużył się i powiat wspomógł kredytem. Tak się składa, że każdy po części dyrektor, który był, robił zadłużenie, ale wynikało ono z poziomu finansowania NFZ-u. I ja uważam, że przyczyna leży po stronie NFZ-u. I to jest tak w całej Polsce, a nie tylko u nas. Druga sprawa, jeżeli chodzi o wspomaganie ze strony powiatu, oczywiście jest to tak jakby naszą dobrą stroną wspomagać szpital jako jednostka organizacyjna i robi to każdy powiat w Polsce. I na przykład w Mrągowie wiem, że powiat również brał kredyt i finansował szpital. A druga sprawa, proszę? Już więcej nie wejdzie. Ale tak było. I jeżeli chodzi o spółkę, proszę Państwa, ja w 2002 roku bardzo się broniłam przed przejściem do spółki Falk. I ludzie, którzy pracują w tej spółce, nie narzekają. Spółka się cieszy dobrą renomą i proszę Państwa, pacjenci również są zadowoleni. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby zapytać? Proszę bardzo, pan radny. Ja nie jestem akurat w medycynie fachowcem, ale tak ma zdrowy rozsądek, ma chłopski po prostu rozum. Mi się wydaje, że tu dyrektor myśliwiec, no zaledwie rok czasu jest. To nie jest tak, że człowiek idzie do obory, te krowy tam głaszcze, przyzwyczaja i to może trwać tylko miesiąc i one będą wiedziały, gdzie pójść. Natomiast do czynienia mamy z ludźmi wysoko kwalifikowanymi i z tymi ludźmi naprawdę trzeba rozmawiać, bardzo długo rozmawiać i po prostu dojść do celu takiego, żeby rzeczywiście ten szpital miał renomę. I ja, jest to moje, mój pogląd, że dyrektor myśliwiec wiedział, co przyjmuje na swój kark i będzie robił wszystko, żeby temu sprostać. Do tej pory, to co ja wiem, na wszystkich tych spotkaniach i komisyjnych, on się biedak troi i dwoi i nam tłumaczy, jakie działania podejmuje. I tutaj dla niego, z mojej strony, jest wielki ukłon dla tego człowieka i dajmy mu szansę. Jeżeli człowiek
jest dyktatorem i wali po głowie, daleko tym bardziej z ludźmi nie zajedzie, bo oni się zbuntują. Natomiast trzeba rozmawiać do bólu. Ja bym proponował, nie wiem czy to jest możliwe, ale żeby na sesji, no nie prać tych brudów. Są komisje i po prostu, bo już drugi raz takie spięcie jest, nie? Między starostą, albo może już i trzecie, między starostą, a tu panią doktor Walasyk, nie? To nie jest potrzebne, bo my o tym wiemy wszyscy, nie? Kto się interesuje służbą zdrowia, to wie. Ja bym proponował, żeby po prostu na komisjach, jeżeli to jest możliwe, na komisję no, zaprosić panów ordynatorów, panie siostry oddziałowe i z nimi rozmawiać. Po prostu, bo tam są no, osoby, które bezpośrednio jak gdyby generują te dochody lub straty. Nie? A pan dyrektor no, jest tu osoba, on się nasłucha i co może z tego wyniknąć? Przyjdzie taki okres, że zniechęci się w ogóle. I to mi się wydaje, to nie jest zdrowe, żeby takie rzeczy tutaj nawzajem no, prać, takie brudy prać. Także ja bym naprawdę no, gorąco apelował, żeby takich rzeczy nie było. Po co to mam? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych? Proszę Panu Radny Bączek. Może kilka słów na temat, czy do wypowiedzi koleżanki radnej. Jak pamiętam, znaczy byłem członkiem zarządu ubiegłej kadencji, przypominam sobie, żebyśmy zwaniali Panie. Jak dobrze pamiętam, to Panie same odeszły. To jedna sprawa. Druga sprawa. Jeśli chodzi o straty szpitala, to w 2003 roku, dobrze pamiętam, Pani dyrektor Staro uczyła mnie, co to jest amortyzacja i żeby to nie liczyć do straty. Z czymś ja się nie zgadzałem, że strata jest stratą i to nie ważne, czy to jest amortyzacja, czy nie amortyzacja. Czy to są koszty, czy nie są koszty. Są wpisane, zaksięgowane i są stratą. I już to była strata. Od tamtego czasu, od 2003 roku byłem zarządzony, cały czas jest strata. Mniejsza, większa, w zależności od sytuacji, jaka była, tak się to kształtuje. I nie można dzisiaj zwalać, że przyszedł ktoś jeden czy drugi i już automatycznie to jest ich wina, ich wieszanie. Popatrzmy, i co zatrudnili, co zrobili, kiedy, co i jak. I wtedy możemy się troszeczkę i własne piersi pobić, nie? I nie wyczytajmy tych grup, co tu było mówione, ale bierzmy i jakoś rado słuszny, kto wie, jak z tego wybrnąć. Jak myślisz, jedną sytuacją z tego na pewno jest ta spółka, powołanie prawa handlowego i do tego zwierzają. Ja muszę powiedzieć, że strata to jest jeden element analizy finansowej, natomiast tu w tym przypadku najważniejsze są koszty. Najważniejsze są koszty i rodzaj tych kosztów, bo my musimy zobaczyć, skąd ta strata się bierze, panie radny. Więc trzeba zobaczyć, proszę mi teraz dać powiedzieć, więc trzeba zobaczyć, że koszty, strata się bierze z tego, że wzrosły niebotycznie koszty zużycia leków. Że wzrosły niebotycznie koszty zużycia jednorazówki czy innych rzeczy, nie osobowe. Akurat osób proszę się nie czepiać. I trzeba zobaczyć, dlaczego wzrosły przy takiej samej ilości pacjentów. Także tu jest to zupełnie jest, o czym innym mówimy. Mówmy o kosztach, nie o stracie. Natomiast jeśli chodzi jeszcze tutaj o spółkę, to jeszcze tak nawiązaniu do wypowiedzi pana starosty chciałam powiedzieć, że akurat ostatnio dużo doniesień jest, bo już część szpitali jest spółkami, prawda, że niestety około 35 czy 7% przekształconych spółki dalej generuje dług. Czyli jest, tak, ja przyniosę tą gazetę. Dwie spółki. Nie, ja przyniosę tą gazetę, akurat w Dzienniku Gazecie Prawnej ostatnio była statystyka dokładnie. Ale o co chodzi? Ja tylko dlatego mówię, że najważniejsze jest zarządzanie. Ale powiedziałem. O to chodzi. Czy tylko zarządzanie dobre jest dobrym wyjściem, a i wtedy i spółka będzie super, ale nie będzie super. Jeżeli merytorycznie to tak, a jeżeli takie bicie piany, to nie ma sensu. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, dziękuję, że nie chcemy już drążyć, bo uważam, że no, zgadzam się tu z opiniami Państwa, że trudno wracać do przeszłości. Tak było. Mamy to, co mamy. Ja chcę tylko przypomnieć, że do tego projektu uchwały przygotowywaliśmy się na wrzesień. Z woli Państwa przedłużyliśmy ten termin.
po to, żebyście Państwo również nabrali pewnych przekonań, wyrobili własne zdanie. Wszyscy Państwo braliście udział w różnych posiedzeniach, w różnych spotkaniach i myślę, że dzisiaj każdy w zgodzie z własnym sumieniem będzie mógł podjąć decyzję co do głosowania. Czy jeszcze coś merytorycznie? Wobec tego bardzo proszę. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Przypominam, że to jest na razie podjęcie. Proszę uważnie przeczytać, że to jest kierunkowa uchwała zmierzająca do przekształcenia w spółkę. Więc to nie jest przekształcająca, ale dopiero zmierzająca do przekształcenia. Także jeszcze mamy rok na to, żeby ewentualnie przeanalizować, przemyśleć. Proszę bardzo, kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Przeczytał mi pan starosta. No nie, słuchajcie, dusza moja. Ja musiałam mieć nic zdziwić, a tu jeden. No, dziękuję bardzo. Jeden wstrzymujący się. Chwileczkę, nie skończyłam. Na razie jest za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna. Przy jednej wstrzymującej przyjmujemy właśnie tę uchwałę. Panie Przewodniczący, zmierzające słowo tylko do głosowania? Bardzo proszę. Chciałam powiedzieć, że tak jak powiedziałam, nie wiedziałam, ale panowie starości, starostowie nie przekonali. I jest to przyczynek do tego, że warto jest dyskutować na sesji. Warto rozmawiać na sesji. Tak, ja nie jestem przeciwko dyskusji merytorycznej, natomiast tam, gdzie dochodzi do takiego... Wiem o co. Dziękuję bardzo. Przechodzimy wobec tego do następnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Giżycku z dnia 31 marca w sprawie przeznaczenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Druk numer 5. Wszyscy Państwo mieliście ten druk. Czy ktoś chciał? Autopoprawka. To jest oczywiste. To było na proszę bardzo, Komisja Finansów. Komisja Spraw Społecznych. Pozytywnie. I Komisja Edukacji. Proszę bardzo, kto z Państwa, czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji na ten temat? Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? No, tym razem jednogłośnie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu giżyckiego na lata 2011-2029, druk numer 6. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa chciałby coś powiedzieć? Komisja Finansów, proszę, opinię. Komisja Edukacji też się zapoznała. Komisja Spraw Społecznych. Zapoznała. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Też jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2011, druk numer 7. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania, uwagi? Komisja Finansów? Komisja Spraw Społecznych? Nie opiniowała. Edukacji też nie. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Jednogłośnie. Kto jest przeciw? Nie. Dobrze, dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na rok 2011, druk numer 7. Przepraszam, 13A. To jest druk numer 8. Sprawozdanie z realizacji rocznego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu. Czy pan przewodniczący chciałby coś powiedzieć? Wszystko jest napisane w sprawozdaniu. Czym się zajmowała, jakie skargi rozpatrywała. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania? Głosujemy, tak? Przyjęcie.
Dobrze. I punkt numer 9. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania, uwagi? Tu głosujemy. W związku z tym bardzo proszę, kto z Państwa jest za przyjęciem projektu planu pracy jednogłośnie. Czy ktoś się wstrzymał? Ktoś przeciw? Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. I przechodzimy do punktu 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu giżyckiego na lata 2012-2029. Projekt uchwały został przekazany Radzie w listopadzie i żeśmy głosowali. Proszę bardzo, czy ktoś, proszę pan starosta? Autopoprawki zgłoszone, także one były przedstawiane na komisji. Tak. Plus, no to jest do budżetu. Mhm. Tak. Ale jeśli mogę, chodzi o ten o dodanie paragrafu 5, że... Pani przewodnicząca, może łącznie z budżetem należy omówić. Traci moc uchwała poprzednia. O ten zapis omawiany na komisjach. To bym prosiła uwzględnić to. Ale głosujemy, oddzielnie? Oddzielnie wszystkie. Tak, oddzielnie. W związku z tym proszę bardzo, kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? A opinia, nie, czy ktoś... Opinia. Proszę. Komisja. Tak. Komisja finansów. Pozytywnie. Komisja Spraw Społecznych. Pozytywnie. I edukacji też. Dobrze, wobec tego głosujemy. Kto jest za przyjęciem tego projektu? Jednogłośnie. Już nie będę pytała tu wszyscy, prawda? Tak, nie przepraszam. Dziękuję bardzo. Dobrze, i przechodzimy do punktu 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu giżyckiego na rok 2012. I to też żeśmy dyskutowali. Tutaj bardzo proszę. Dzisiejsza opinia. Tak, proszę bardzo, pan starosta. Proszę Państwa, gro autopoprawek w gruncie rzeczy bardzo takich natury formalnej, właściwie poprawek związanych z błędami pisarskimi. Przedstawiliśmy Państwu na komisjach, ale dzisiaj jeszcze chciałem zgłosić jeszcze jedną taką autopoprawkę. Pani skarbnik może dokładniej umiejscowi Państwu, w którym miejscu to jest. Ostatni załącznik 12. Chodzi o załącznik numer 12, a poprawka dotyczy Zakładu Aktywności Zawodowej i planów przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych. To jest jedyny nasz zakład budżetowy. I tam jest taka kwota podana w paragraf 26.40, jest kwota 1 026 515, a winno być 1 251 396 zł. Dosłownie dzisiaj, pani księgowa. No po prostu żeśmy się dopatrzyli dopiero, to chodzi o to, że w kolumnie numer 5 jest suma kolumn 6 i 7, więc skoro kolumna 7 jest 0, to mi wychodzi na tą sumę. No to jest po prostu, przepraszam Państwa, ale to jest błąd taki techniczny. Ale żeby formalności stało się zadość, jeszcze raz podkreślam, on nie wpływa na budżet, dlatego że kwota dotacji, którą Państwo uchwalacie dla Zakładu Aktywności Zawodowej, to jest ta z kolumny 5. Proszę czyli Państwa, ja oprócz zgłoszenia tej autopoprawki parę słów, ja nie chcę Państwa zanudzać, bo zapoznawaliśmy się z uzasadnieniem tego budżetu, czy szczegółowo komisje go analizowały. Natomiast parę słów może takich, jak ten budżet wygląda. O co przede wszystkim w tym projekcie budżetu chodziło zarządowi powiatu? Chodziło o to, żebyśmy przede wszystkim maksymalnie jeszcze wykorzystali możliwości, które dają nam programy europejskie, te, które jeszcze mają jakieś pieniądze do wykorzystania. I przede wszystkim takimi programami są programy transgraniczne Litwa-Polska i program ewentualnie, który ruszy, chociaż nie wiadomo, czy ruszy, bo jest bardzo, bardzo tam różne podejście, szczególnie strony rosyjskiej do tego programu. Program Polska-Rosja-Litwa. Chcemy wykorzystać te programy maksymalnie, ile się da, przede wszystkim w dziedzinie oświaty. No cóż, jednakże z drugiej strony również po stronie dochodów no, widzimy już niepokojące zjawiska, które są konsekwencją tego, iż no,
gdzieś ten kryzys gospodarczy jednak nas już dotyka, a to się odbija na naszym budżecie, bo jak Państwo wiecie, przede wszystkim budżet powiatu po stronie dochodów jest kształtowany, powiedzmy, w Warszawie, bo on jest pochodną budżetu państwa. Niestety wpływ mają też pewne zjawiska demograficzne, mniejsza ilość uczniów wpływa chociażby na to, iż nie ma znaczącego wzrostu części oświatowej subwencji ogólnej, która no, ma istotne znaczenie przy finansowaniu naszej oświaty. Wobec tych zjawisk musimy naprawdę uważać na nasze wydatki bieżące. Dosyć rygorystycznie założyliśmy czy wydatki i osobowe, i rzeczowe na przyszły rok. Nie jest to jeszcze ostateczny oczywiście obraz naszego budżetu. Czekamy, aż budżet państwa będzie uchwalony, bo my opieramy się na danych pochodzących z projektu budżetu, który ostatnio został przez rząd przyjęty, ale jak Państwo słyszeliście na pewno, już nastąpiła zmiana. Więc dopiero w momencie, kiedy Parlament przyjmie projekt budżetu, będziemy mogli tak naprawdę ukształtować ostatecznie nasz budżet. Miejmy nadzieję, że dużych zmian nie będzie. Miejmy nadzieję. To jest naprawdę coś właśnie, bo to takie istnieje. Tak, takie niebezpieczeństwo. Ja mówię właśnie o zmianie raczej w dół, żebyście Państwo dobrze zrozumieli. Ale nie, mam nadzieję, że to gdzieś tak pod koniec lutego, w marcu, ten ostateczny kształt budżetu na przyszły rok już nas będzie miał miejsce i będziemy tak ostatecznie dokonywali tych zmian w budżecie, które właściwie no, co miesiąc, jak Państwo wiecie, dokonujemy. Ale to będzie wtedy ta najważniejsza, powiedzmy, zmiana. Musimy, tak jak każdy powiat ziemski, no, nie mamy własnych mechanizmów, które nam kształtują dochody i musimy umiejętnie raczej wydawać te dochody, które określa nam rząd w subwencji, w dotacjach, czy minimalny jakiś tam dochód, który mamy ze środków własnych, ale to naprawdę nie ma o czym mówić. Stąd bardzo racjonalne i oszczędne gospodarowanie przede wszystkim środkami, wydatkami bieżącymi no, czeka nas w roku 2012. Ale chcemy oczywiście nie rezygnować jeszcze z tych szans, które dają nam, to podkreślam, programy europejskie i przede wszystkim w oświacie chcemy parę rzeczy jeszcze wykonać. Oczywiście będziemy kończyli również te projekty, które rozpoczęliśmy w latach poprzednich, które no, są w dużej mierze finansowane przez naszych kolegów z gmin, przez miasto Giżycko i gminę Giżycko. Mówię tutaj o ulicy Warszawskiej, Placu Grunwaldzkim i o ścieżce rowerowej z Giżycka do Perkunowa. To nas jeszcze czeka. Dziękuję bardzo. Jeszcze chciałam słowa, bo w sumie praktycznie jedynymi pieniędzmi tak zwanymi nieznaczonymi to są przychody z PIT, prawda? W zasadzie. To jest około ponad 6 milionów. Są to właściwie pieniądze, które zarząd może wydać tak, jak uważa za stosowne i jest to możliwe wtedy dystrybuowanie. Ale niestety ta właśnie pula tych pieniędzy najbardziej wygodnych do dysponowania zdaje się, że w tym roku już grozi niewykonanie. Bo o ile pamiętam Pani Skarbnik, po trzech kwartałach, kiedy powinno być 75% wykonania, jest 62%. Więc już mamy pewne zagrożenie w dysponowaniu tymi wolnymi środkami. Ku pamięci zarządowi. Dziękuję bardzo. To jest właśnie ta obawa, żeby nie było w dół. Chciałabym przedstawić Rio. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 12 grudnia. I tu są trzy uchwały, ale skład orzekający w osobach. Przewodniczący Halina Stadny, członkowie Anna Michala, Krzysztof Mościbrocki. I tu są, już nie będę czytała wszystkich kolejnych, tylko treści. Pozytywnie z uwagami zaopiniować projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu giżyckiego na lata 2012-2009. Druga uchwała z tego samego dnia. Pozytywnie zaopiniować projekt uchwały budżetowej na rok 2012.
I z tego samego dnia trzecia uchwała pozytywnie zaopiniować możliwości sfinansowania przez powiat giżycki deficytu budżetu w wysokości 3 840 680 zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2012. Czy pan starosta chciałby się odnieść tutaj? Nie, nie, nie. Czy jako i jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Też się zapoznałem dzisiaj z tym, żeby to dzisiaj przyszło. Czy jeszcze ktoś chciałby z Państwa zabrać głos w tej sprawie? W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem? Opinie? Już było opinie komisji. A to do prognozy? Opinie komisji były. Do prognozy. Nie, już były. Tak, i pytałam o opinię komisji. Były, tak. W związku z tym, ponieważ nie ma dyskusji, wszystko tutaj ze wszystkimi dokumentami koniecznymi, żeśmy się zapoznali, przechodzimy do punktu 15F. Głosowanie. Proszę bardzo, kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu giżyckiego na rok 2012. Proszę o podniesienie. Kto jest, dziękuję, kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przy jednym wstrzymującym się głosie przyjmuje. Jedna osoba wstrzymująca. Tak. W związku z tym przechodzimy do punktu 16. Sprawy różne. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Wszyscy pakują. To proszę o chwileczkę uwagi, bo ja tu chcę przeczytać. My otrzymaliśmy sporo życzeń, więc tylko niektóre są bardzo długie. Z okazji zbliżających się świąt oraz nowego roku życzę radości i pogody ducha. Niech nowy rok 2012 będzie pełen optymizmu i powodzenia, szczęśliwych osobistego znania. Niech przyniesie Państwu wiele ciekawych inspiracji, sukcesów pracy zawodowej. Życzę dla Państwa i bliskich oraz współpracowników życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. Iwona Rosa, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego. Życzenia, aby święta Bożego Narodzenia chyba były bliskością i spokojem, a nowy rok dobrym czasem. To z gałczyńskiego Amazonu. Życzenia noworoczne i świąteczne pan dyrektor Józef Piro, zarząd dróg powiatowych. Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie też życzą nam wszystkiego dobrego. A tu mamy jeszcze zaproszenie. Mamy zaszczyt zaprosić na jasełka bożonarodzeniowe, o których mówił pan starosta, które odbędą się w czwartek, 22 grudnia o godzinie 10 w sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego imienia Jana Brzechwy w Giżycku, ulica Białopolska 3. Uczniowie, nauczyciele. Tak, zapraszamy. Tu pan marszałek województwa warmińsko-mazurskiego z cytatem, to zacytuję tutaj, przedstawię Państwu ten cytat. Pojawiła się na ziemi istota prawdziwie niewidzialna, jej imię brzmiało Odkupiciel, Książę Pokoju, to małe dziecko naprawdę przemieniło świat. I z życzenia wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku pan marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Jacek Protas. Prawdziwie radosnych świąt Bożego Narodzenia i wszystkiego dobrego w nowym roku. Kierownik klubu 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej wraz z pracownikami. I dyrektor Mirosław Błudzień. Tak, również. Nie będziemy już psuć niczego. Zostańmy w tym dobrym klimacie świątecznym i noworocznym. Z noworocznym klimatem jeszcze się wstrzymajmy, bo może być sesja 29, jeżeli będzie taka konieczność. Natomiast
No pozwólcie Państwo, że z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, wyjątkowo rodzinnych w naszym kraju, niech zagości w nas przede wszystkim spokój, wzajemna miłość, szacunek i po prostu dobroć. Bądźmy dla siebie życzliwi i wszystkiego najlepszego. No i oczywiście bogatych prezentów od jeszcze bogatego Mikołaja przed kryzysem. Dziękuję.